tematem naszego spotkania jest dialog. Dialog, którego tak bardzo w naszej ojczyźnie brakuje. W biuletynach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej możemy przeczytać artykuł napisany przez profesora Janusza Hryniewicza, profesora Uniwersytetu Warszawskiego w Europejskim Instytucie Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, który na temat dialogu mówi tak. Bez dialogu nie ma rozwoju. Brak dialogu zrodzony z nadmiernych dystansów społecznych sprawia, że nie dochodzi do tego, co jest istotą demokracji. Konfrontacji różnych racji i argumentów. Jeśli odwołamy się do badań przeprowadzanych przez instytucje niezależne, między innymi też publikowanych w czasopiśmie Dialog, nierówności dochodowe w Polsce są większe niż średnia w Unii Europejskiej. Współczynnik Giniego w wartościach mierzalnych od 0 do 1, gdy nierówności są największe, to jest to bliżej 1. Dla 27 krajów Unii Europejskiej średni współczynnik to 0,15. Dla Polski 0,305. Jesteśmy jednym z 5 krajów europejskich o najwyższych nierównościach dochodowych. Wśród tych 5 krajów oprócz Polski jest jeszcze Rosja i Ukraina. Polska należy niestety również do krajów o najwyższym wskaźniku ubóstwa. W gronie tym znajdują się takie państwa jak Litwa i Rumunia. A co rzecz najbardziej dramatyczna? Polska jest krajem, który ma jeden z najwyższych wskaźników ubóstwa wśród dzieci. W szarym ogonie Europy. Z drugiej strony, jeśli chodzi o tak zwany kapitał społeczny, czyli to, co decyduje o zdrowych relacjach społecznych, dbaniu o dobro wspólne i współpracy, o zaufaniu wzajemnym, choćby do siebie, czy do instytucji państwa, w Polsce jest to na poziomie 10%. Kolejne państwo unijne, które jest wyżej od nas, bo jesteśmy na ostatnim miejscu, to jest Grecja ze wskaźnikiem 20%. Jak wobec powyższego realizować dialog? Bo to, co pisał profesor Hryniewicz, pokazuje jednoznacznie, że jeżeli te dystanse będą się powiększać, jeżeli nierówności dochodowe będą się powiększać, to będzie coraz trudniej o dialog. Bo duży dystans społeczny między grupami, jak pisze profesor, na ogół łączy się z unikaniem kontaktów albo z ich zdawkowością, wzajemnym dyskredytowaniem idei, wartości czy wzoru zachowań. Z jednej strony poszczególne grupy cechuje poczucie wyższości, protekcjonizm czy nawet odmowa szacunku dla innych, a z drugiej dręczy je wzajemna nieufność, poczucie wrogości, bezsilności czy tłumiona agresja. Nie wróży to najlepiej dialogowi. Niestety z tymi wszystkimi zjawiskami mamy do czynienia w naszej ojczyźnie. Bierzmy przykład z takich państw jak Skandynawia, gdzie podstawą funkcjonowania społecznego jest dialog. I nikomu tam nie przeszkadza. Wśród rządzących, ani wśród społeczeństwa, że uzwiązkowienie jest na poziomie 78%. Ale za to wskaźnik ubóstwa społecznego jest najniższy na świecie. Rozwój społeczny, 6. miejsce na świecie. A bezrobocie na poziomie 5%. Tylko, że tam najważniejsze, najistotniejsze kwestie społeczne dotykające nas wszystkich, dotykające obywateli, rozwiązywane są w duchu dialogu. Chcielibyśmy, aby w naszej ojczyźnie również czerpano z tych dobrych wzorców. Pozwólcie, że tą część wystąpienia zakończę cytatem. Cytatem ze słów, które powiedział do nas, do Solidarności 15 stycznia 1981 roku
błogosławiony, już wkrótce święty Jan Paweł II w Watykanie na pierwszym spotkaniu z delegacją NSZZ Solidarność. Dla nas jest to drogowskaz, jak mamy postępować, jak mamy pracować na rzecz drugiego człowieka. Chciałoby się, aby ten drogowskaz za swój przyjęli również rządzący w naszej ojczyźnie. Cytuję. Myślę, drodzy Państwo, że macie pełną świadomość zadań, jakie stoją przed Wami w Solidarności. Są to zadania niezwykle doniosłe. Wiążą się one z potrzebą pełnego zabezpieczenia godności i skuteczności ludzkiej pracy poprzez uwzględnienie wszystkich osobowych, rodzinnych i społecznych uprawnień każdego człowieka, podmiotu pracy. W tym znaczeniu zadania te mają podstawowe znaczenie dla życia całego społeczeństwa, całego narodu, dla jego dobra wspólnego. Dobro wspólne bowiem społeczeństwa sprowadza się ostatecznie do tego, kim w owym społeczeństwie jest każdy człowiek, jak pracuje i jak żyje. Szanowni Państwo, Komisja Krajowa na swoim ostatnim posiedzeniu, rok 2014, uczyniła rokiem solidarności i sprawiedliwości społecznej. Uczyniła to świadomie w 35. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, podkreślając zarówno, że to stanowiło fundament dla naszego związku, że nie tylko wolność, ale i godność od początku Solidarności towarzyszyła. Bardzo proszę o zabranie głosu teraz przewodniczącego Komisji Krajowej Piotra Dudę. Moi drodzy, chciałbym Wam bardzo podziękować za cały rok 2013. Tak mówiłem, trudny dla naszego związku, bo oprócz tych wszystkich spraw, o których mówił Krzysztof, naszych wewnętrznych spraw dotyczących naszych problemów, musieliśmy pokazać tą jedność na zewnątrz. Także tą jedność związkową, o którą jest trudno, bo wiemy, jak wiele nas dzieli, chociażby ze związkiem OPZZ. Ale dla dobra polskich pracowników stanęliśmy ponad tym. Stanęliśmy razem. I za to dostaliśmy bonusy od społeczeństwa. Bo dzisiaj według badań kolejnych poparcie dla związków zawodowych jest nieporównywalnie wyższe niż polskiego rządu i polskiego parlamentu. I z tego musimy się cieszyć. Aplauz. 75% społeczeństwa popiera nasze postulaty. W tym ponad 60% ludzi młodych w wieku 18-25 lat. Czyli widzicie, jakie są oczekiwania. Ale nad jednym się musimy martwić, że też te 73% społeczeństwa nie wierzy, że te postulaty będzie można zrealizować. Dlatego musimy wszystko zrobić konsekwentnie, aby krok po kroku te nasze działania realizować. A że potrafimy, pokazaliśmy w ubiegłym roku. Mało kto wierzył, że potrafimy zrobić tak dużą demonstrację. Nawet i wśród członków Komisji Krajowej. Mieliśmy spotkania sztabu protestacyjnego i różnie to wyglądało. Potrafiliśmy. I przypomnę Wam, że 14 września to była sobota. Tak samo jak 9 listopada w Gdańsku. Jeszcze parę lat do tyłu moglibyśmy powiedzieć, że demonstracja w sobotę by nam nie wyszła. Nie byłoby frekwencji. A te demonstracje pokazały jedno, że związkowcy i nie tylko związkowcy przyjechali, poświęcając swój wolny czas po to, aby zademonstrować to, o czym mówiłem i to, o czym mówimy, że nie damy się dalej lekceważyć. Moi drodzy, dlatego Wam bardzo w imieniu Komisji Krajowej dziękuję właśnie za tą solidarność. Kontynuujemy. Ten rok jest rokiem solidarności i sprawiedliwości społecznej. Zastanawialiśmy się nad tym. Przecież to rok tylu rocznic. 35. rocznica pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego. 30. rocznica męczeńskiej śmierci księdza Jerzego. Kanonizacja Ojca Świętego. Jak to wybrać? Ale powiedzieliśmy sobie jedno na Komisji Krajowej. I błogosławiony ksiądz Jerzy, i błogosławiony Jan Paweł II,
Zawsze mówili nam, że mamy dbać o interesy polskich pracowników, bo władza przechodzi z rąk do rąk, a Solidarność ma stać na straży polskich pracowników. I ostatnia nasza pielgrzymka, w której nie uczestniczyłem, przewodniczący Janusz Śniadek był w 2003 roku w Watykanie, gdzie Ojciec Święty mówił do delegacji Solidarności: nie może tak być, że pracownicy w naszym kraju mają odbieraną możliwość do płatnego urlopu wypoczynkowego, do płatnego L4, do świadczeń socjalnych. To jest obdzieranie ich szczęści, wolności, o którą walczyła Solidarność. Ojciec Święty już wtedy mówi o umowach śmieciowych, o które my walczymy od kilku dobrych lat. Dlatego ten rok, kolejny rok Solidarności i tej sprawiedliwości społecznej, której brakuje, bo rząd mówi o kolejnych wielkich środkach unijnych, które mają płynąć strumieniem do naszego kraju. One mają płynąć, ale te wszystkie środki miały być na wyrównywanie szans. A się okazuje, że te szanse się nie wyrównuje, tylko rozwarstwienie jeszcze się bardziej w naszym kraju pogłębia. Dlatego wiem, że niekiedy jest ciężko, ale tak jak mówił Krzysztof, gratuluję już tym wszystkim, którzy zostali wybrani na kolejną kadencję w naszym związku. Przecież to rok także naszych wyborów w związku. I dziękuję wam, że zgodziliście się kandydować, bo wiem, że jest trudno. Łatwo nie mamy. Ale my to mamy w sercu i konsekwentnie będziemy realizować to, co mamy w naszych sercach, ale przede wszystkim także w naszym statucie. Dlatego dziękuję wam bardzo z całego serca i jedno wam powiem. Tylko solidarność i cierpliwość da nam zwycięstwo. I tego wam i sobie z całego serca życzę. Dziękuję bardzo.